Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studio Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu jest z nami dr Izabela Filipiak. Dzień dobry. Ekspert od spraw zielonych finansów, energetyki oraz wyszukiwarki ekodotacji. Co to jest wyszukiwarka ekodotacji, to już chyba wszyscy wiemy. Izo, czy możesz przypomnieć? Tak, tylko przypomnę, że jest to takie miejsce w internecie, w którym łączymy instytucje, które chcą zaoferować różne programy wspierające inwestycje ekologiczne z odbiorcami tych programów, czyli z potencjalnymi inwestorami. Jest to narzędzie zarówno darmo, darmowe, zarówno dla tych instytucji, jak i dla inwestorów. I mamy nadzieję, że, że jest to narzędzie bardzo pomocne w pozyskiwaniu zarówno finansowania, jak i wsparcia merytorycznego w przypadku, gdy, gdy taka pomoc jest potrzebna. Ja tylko przypomnę, że wyszukiwarka dotacji jest prosta w obsłudze i wystarczą dosłownie trzy kliknięcia, żeby każdy, dosłownie każdy dowiedział się, gdzie może zwrócić się o wsparcie swojej inwestycji. No dobrze, wyszukiwarka działa już cztery miesiące. Co możemy powiedzieć po tych czterech miesiącach? Cieszymy się z dosyć wysokiego zainteresowania naszym narzędziem. Przez te kilka miesięcy 45 tysięcy osób już skorzystało z wyszukiwarki jako dotacji. Widać, że, że jest zainteresowanie tego typu narzędziem i dzięki temu mamy też siłę do dalszego rozwijania wyszukiwarki. Będzie tych programów jeszcze więcej, ponieważ rusza nowa perspektywa unijna. Tym bardziej widzimy potrzebę. Pracy dalszej. A do tej pory ile było programów wsparcia? Już przez naszą wyszukiwarkę przewinęło się ponad 200 programów wsparcia. One są często z ograniczonym terminem naborów, więc te programy nie są już wszystkie aktualne. Aktualnych programów mamy ponad 130 w tym momencie i codziennie pewne programy wygasają i pojawiają się nowe, dlatego ta oferta musi być na bieżąco aktualizowana. A które programy dotychczas cieszyły się największą albo cieszą się największą popularnością wśród użytkowników? No myślę, że nie jest to zaskakujące, że są to te największe programy rządowe, które też są reklamowane innymi drogami. Do tej pory był to program Mój Prąd, który już nie prowadzi naboru, ale został program Czyste Powietrze, który jest nadal bardzo interesujący dla inwestorów, program Moja Woda czy dotacje do samochodów elektrycznych. Więc te programy, które oferują wsparcia najszerszej grupie inwestorów zdecydowanie są też najczęściej wskazywane jako odpowiednie przez naszą wyszukiwarkę kod dotacji. Natomiast mamy też mnóstwo programów wsparcia specyficznie dedykowanych konkretnym inwestycjom może mniej popularnym. I tutaj liczymy na to, że mimo że to zainteresowanie nie jest takie szerokie i powszechne, no to jednak właśnie ta, ta specyfika danego programu może... Mogłaby spowodować, że nie trafiłby on do odbiorcy, i w tym przypadku, mimo że tych wejść na daną stronę jest mniej, to nadal widzimy, że jest to potrzebne narzędzie, które doprowadzi do tego konkretnego programu potencjalnego inwestora. Czyli podsunie takie nieznane mu yy, wsparcie po prostu yy, w wyniku analizy jego potrzeb, a on nawet, a ta osoba nawet nie będzie wiedzieć, że takie wsparcie istnieje, kiedy dostanie odpowiedź. Dokładnie tak i tu mi się nawet wydaje, że jest to bardzo dobra cecha, czyli nie idziemy tutaj konkretnie na ilość, żeby tych wejść na dany program było jak najwięcej, ale na jakość, tak konkretne, konkretne podsunięcie programu, który będzie spełniał oczekiwania. A wiemy coś o tych, którzy korzystają z wyszukiwarki? Kim oni mogą? Kogo jest więcej? Osób fizycznych, instytucji? Mhm. Zbieramy takie dane. Widzimy też, że wejść najwięcej jest w dni robocze, w godzinach pracy, co nam każe sugerować, że to właśnie instytucje lub firmy zapewniają nam największą liczbę użytkowników. Jednak wiemy też, że jest bardzo dużo inwestorów indywidualnych, gospodarstw domowych, które szukają dotacji dla swoich programów. Więc można powiedzieć, że są to zarówno właśnie osoby prywatne, jak i przedstawiciele innych firm i instytucji. Mamy takiego newsa dotyczącego wyszukiwarki. Mianowicie od pewnego czasu działa call center. No i pytanie jest takie: po co call center, skoro działa wyszukiwarka internetowa? Call center jest stworzony dlatego, że nie wszyscy są w stanie skutecznie korzystać z narzędzia internetowego. Wiemy, że niektórzy wolą porozmawiać z prawdziwą osobą, y, która pomoże im znaleźć odpowiedni program wsparcia, pomoże im skorzystać ze strony internetowej, jeżeli byłyby jakieś wątpliwości, jak ona działa. Czyli doradcy z call center pełnią rolę y, takich, można powiedzieć, opiekunów, konsultantów, doradcy pierwszego kontaktu? Tak, zdecydowanie można tak powiedzieć. Hmm. A kto dzwoni najczęściej? Najczęściej dzwonią jednak osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, które szukają dla siebie programów wsparcia. W dużym stopniu pytają się o zastępców programu Mój Prąd, czyli inne programy, które mogą też tego typu dotacje przenieść. Obecnie program Mój Prąd już nie prowadzi naboru, natomiast rzeczywiście są inne programy, które... Działają często lokalnie i z których takie gospodarstwa domowe mogłyby skorzystać. Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedni program wsparcia. Zdarza się, że potrzeby inwestora są takie, których no, żaden z programów właściwie nie pokrywa. Wtedy też doradzamy kontakt z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska bądź z innymi instytucjami, które mogłyby dopasować indywidualną ofertę. Niewykluczone, że za jakiś czas może się pojawić odpowiedni program wsparcia, więc warto ciągle monitorować, co Oczywiście. się dzieje. Oczywiście, my też właśnie zapisujemy sobie, powiem tak, kolokwialnie te pytania inwestorów i jest to pewna wiedza, którą posiadamy. Wiemy, jakie jest główne zainteresowanie tych inwestorów i będziemy też przekazywać tę informację instytucjom tworzącym programy wsparcia, żeby wiedzieli, czego szukają Polacy. Rozumiem, czyli jednym słowem, szanowni państwo, śmiało klikajcie, dzwońcie. Wyszukiwarka jako dotacji czeka na was i na wasze inwestycje. Oczywiście, jeżeli chcecie natomiast państwo skorzystać z call center, zapraszam, można dzwonić pod numer telefonu 22 340 40 65. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.